Don't Starve, czyli gra survivalu o sandboxowa, w której naszym głównym celem jest nie umrzeć z głodu. Jednak co czai się w ciemnościach? Czego nie widzimy na pierwszy rzut oka? Twórcy gry uraczyli nas wieloma łamigłówkami, których rozwiązanie doprowadza nas do ciekawych informacji dotyczących postaci występujących w grze, jak i samego świata gry. Chciałbym powiedzieć wam, jak powstał ten świat i jak trafili do niego jego bohaterowie. Miłego słuchania. Dzisiejszy odcinek Don't Starve Lore może nieco różnić się od pozostałych, podobnie jak sam lore Wandy. Możecie odczuć, jakby Clay nie dało nam zbyt wielu informacji o niej. Uważam jednak, że lore, jaki wprowadza Wanda, nie dotyczy jej, a multiversum, jakie za jej sprawą powstało. Jest to więc otwarcie i wstęp do kolejnych wydarzeń w grze. Możliwości są nieskończone, przez co lore może się ogromnie zmienić. Co chciałbym wam teraz wyjaśnić. Zapraszam. Standardowo zaczniemy od shorta, w którym widzimy Wandę w jej warsztacie zegarmistrza. Już w pierwszych sekundach widzimy, że była w stanie wykorzystywać koszmarne paliwo do napędzania mocy swych zegarów. Jej praca zostaje przerwana przez nieproszonego gościa, cienistą kreaturę. Wanda zmuszona jest ratować swoje życie ucieczką, teleportując się na ulicę miasta. Jest to kolejny moment, w którym widzimy cieniste istoty poza Constant, co mogłoby wskazywać, że czas i przestrzeń nie są dla nich większym problemem. Podobnie jak wcześniej Willow, cienie są bardzo zainteresowane Wandą i próbują ją dopaść niemal na każdym kroku. Oczywiście istnieje tego powód. Wanda ma bardzo ciekawą kwestię dotyczącą gestaltu, która świadczy o tym, że jej umiejętność posługiwania się czasem za pomocą mrocznego paliwa nie jest przypadkowa. Podobnie jak Wilson czy inni survivaliści, Wanda zdecydowała się na pakt z nimi w zamian za wiedzę, dzięki której mogła podróżować w czasie i przestrzeni oraz odmładzać się, co dawało jej niemal nieśmiertelność. W przeciwieństwie do innych postaci nie dała się jednak zaciągnąć do Constant i dzięki swojemu intelektowi była w stanie uciekać przed wysłannikami Nich, którzy mieli ją usiedlić. Oni mogli obawiać się kogoś, kto bez problemu manipuluje czasem na wolności. Niestety nawet i ona nie była w stanie uciekać przez wieczność. Cienisty obserwator miał dopaść się w momencie, w którym zegar do teleportacji uległ uszkodzeniu. Wanda w pośpiechu naprawiła zegar, jednak jej niedokładność sprawiła, że przeskok w czasie i przestrzeni był niestabilny. Skutkiem tego było rozdarcie jej linii czasowej oraz otworzenie się portalu do Constant. Nie jest to byle jaki portal, dzięki niemu Wanda widzi momenty, które wydarzyły lub wydarzą się w Constant, takie jak Charlie na tronie, czy Woxaw planujący przejąć moc Alter, a nawet samą Alter czy Mifius Mural. Tarcza popsutego zegara multiplikuje się, co może oznaczać, że powstają nowe linie czasowe, które plątają się między sobą oraz dawnymi liniami czasowymi. Może to być moment niestabilności czasu i przestrzeni, dzięki któremu zdetronizowany Wilson trafił do wymiaru Maxwella, co doprowadziło do zbudowania portalu, na co Charlie raczej nie była pozytywnie nastawiona, albo na przykład moment, dzięki któremu Warly wydostał się z wymiaru Shipwrecked i trafił do Gorge, z którego dodryfował do Constant. Jeden błąd Wandy wywołał tak wielkie zamieszanie, dzięki któremu niemal wszystko jest możliwe. Wanda budzi się w Constant, jednak nie do końca wiemy w jakim momencie. Według wielu jej kwestii czy opisów kompendium poznała lub pozna wszystkich survivalistów, nawet jeśli oni jej nie znali, czy pamięta wydarzenia, które w danym wymiarze jeszcze się nie odbyły, jak walka z Celestial Championem. To już świadczy o tym, że była przynajmniej w kilku różnych Constant. O ile dobrze pamiętacie, przed połączeniem się wymiaru przez Maxwella i Wilsona, survivaliści żyli we własnych wymiarach, umierali i odradzali się ponownie. Portal Maxwella i Wilsona ustanowił wymiar, do którego trafili wszyscy survivaliści, nie musząc już przeżywać osobistego limbo. Jeden stały wymiar. Wyjątkiem wydaje się być Wanda, której animacja śmierci sugeruje, że przenosi się ona w czasie i przestrzeni. Tak jakby cieniste ręce otwierały portal do alternatywnych Constant. Jej zegar mógł stworzyć alternatywne Constant, do których trafia po swojej śmierci, dokładnie jak inne postacie przed panowaniem Charlie. Nie kojarzy jednak wydarzeń z Forge. Nie możemy być pewni, w trakcie jakich wydarzeń trafiła do swojego pierwszego Constant, jednak możemy określić przedział czasowy, w jakim została porwana w realnym świecie. Według Clay czasy młodości Wandy to późna era wiktoriańska, czyli lata 1860 do 1890. Będąc już osobą w średnim wieku, zawarła pakt z nimi i ponownie przeniosła się do czasu swojej młodości, czyli o kilkanaście lat. I właśnie po tej podróży w czasie widzimy ją na ulicach miasta oświetlanych latarniami naftowymi. Skąd pewność, że nie są to urządzenia elektryczne? Otóż Wanda ma jedynie niewielką wiedzę na temat elektryczności, a urządzenia Winony czy tranzystor nazywa nowoczesnymi. Głównie dlatego, że w momencie, gdy zaczęto powszechnie używać elektryczności i powstały takie fabryki jak Voxola, Wanda pakowała walizki, by przenieść się do czasu swojej młodości. Prawdopodobnie więc trafiła do Constant, gdy w realnym świecie był 1860 do 1890 rok. Co może wydarzyć się po jej pojawieniu się w Constant? Jak może zmieniać się bieg wydarzeń, które Clay dopiero nam zaprezentuje, dzięki temu, iż Wanda doprowadziła do powstania multiversum? Jak już wiemy, Wanda przebywała w wielu Constant i poznała survivalistów oraz widziała ważne wydarzenia. Co ciekawe, spotykając Wilsona, Willow mówi im, by nie robili czegoś, jednak zapomina, co to miało być.
Może być to oczywiście żart twórców, ale również zapowiedź tego, że Wilson czy Willow mogą podjąć decyzję, która doprowadzi do tragicznych skutków. Jeśli Clay wykorzysta drzwi, jakie otworzyli sobie wprowadzając Wandę, możemy zobaczyć niemalże wszystko. Linie czasowe, w których ktoś inny zasiadł na tronie, ktoś inny stworzył portal łączący wymiary, a nawet wymiar, w którym Abigail żyje. A to naprawdę dopiero początki możliwości. Dodatkowo korona Celestial Championa pozwala Wandzie rozplątać wymieszane linie czasowe. Może to wskazywać na rozszerzenie wątku Alter oraz Wokstaffa, a raczej kierunek, jaki może to obrać. Dlaczego uważam, że Clay wprowadziło Wandę, by otworzyć sobie multiversum? Otóż w shorcie Wandy słyszymy cykanie zegarów, jednak co ciekawsze, w trailerze gry, który wyszedł w maju tego roku, słychać identyczne cykanie. W trailerze widzimy wiele wydarzeń z Return of Them, a na samym końcu widzimy Phil Weavera, który wręcz wybucha w akompaniamencie cykania zegara. Wanda była planowana od dłuższego czasu i Clay wydaje się mieć co do niej ogromne plany. W końcu i oni mają co do niej plany, gdyż czas w Constant przestał rządzić się własnymi prawami. Jak wielkie zamieszanie wywoła powstanie multiversum? Co Wanda miała przekazać Wilsonowi i Willow? O tym i o wielu innych dowiecie się w kolejnych odcinkach Don't Starve Lore. Hej, tu Kurczak. Jeśli spodobał Ci się film, to daj łapę w górę i napisz adekwatny komentarz. Włożyłem w ten film sporo pracy i czasu, więc jeśli znasz kogoś, kogo ten film mógłby zainteresować, to prześlij go dalej. Byłoby miło, gdyby osoby, które lubią grać w Don't Starve, dowiedziały się nieco o historii tej gry. Do usłyszenia.